do Popławskiego. Popławski bardzo mocno jeszcze starał się dobijać futsalówkę Biel, ale teraz kapitalnie odegrał ufnie zagranie. Już tu wolnego, kapitalne uderzenie Marciniaka, ależ on się złożył do tego strzału. Żyją tym meczem. Wysoko zawieszona piłka, teraz musiał ratować się Smalczyk, ależ bliski popełnienia błędu był nawrat. Aż uśmiechnął się pod nosem. Niektórzy kibice podnieśli ręce do góry w geście triumfu, ale nawrat. Mój rekord. Dobry przechwyt Dudka, Dudek. Czy był faulowany? Sędziowie uznają, że wszystko było się zgodnie z przepisami. Akcja rekordu, czy będzie bramka? Nie ma gola! Wyśmienitej okazji nie wykorzystał teraz Popławski. Wysołówka będzie dogrywana do Bonifacio. Regier strzela, broni nawrat. Mocne uderzenie zawodnika Gaborbela, ma trochę miejsca. Korpela, pole karne i teraz Sobalczyk znokautował Słowińskiego. Niewiele brakowało, mielibyśmy gola samobójczego. Radzi sobie gracz rekordu teraz. Okazja Marcinia! Dudek! Nie ma gola! Marciniak. Nie, teraz pozycjami zawodnicy Gaty. Krawczyk i gol! 1-0 dla Gaty. Cóż za kapitalna, indywidualna akcja Daniela Krawczyka, który otwiera wynik tego meczu. Od 35 minuty Kocury prowadzą z rekordem 1-0. Bondar. Bondar, gol! 1-1. Bomba Bondara. I po raz pierwszy kapituluje w tym spotkaniu. Korpela i teraz niewiele brakowało. Szymczak pokonałby własnego bramkarza. Naprawił jednak swój błąd. Korpela strzela, Słowiński broni. Jeszcze Słowiński uderza i koniec. Koniec tego meczu. W hicie 18. kolejki futsal Ekstraklasy. Gatta remisuje z rekordem 1-1.